Każdy gracz, który obejrzy ten materiał cały, odbierze minimum kilka skinów darmowych w Fortnite. Powiem ci krok po kroku, jak możesz je zdobyć, aż łącznie około 5 skinów i wy też możecie to zrobić i nie jest to fake. Do tego powiem ci o nowych wydarzeniach w Fortnite, eventach i wszystkim, co musisz wiedzieć, jeśli grasz w Fortnite'a, więc tego nie przegap i pamiętaj, że w ten weekend wyniki na 1000 faudolców konkurs nie zapisałeś się. Zobacz tylko, czy nie wygasł ci kod SEIKAM, subskrybuj Fortnite, subik, łapka w górę i follow na Instagramie, który masz w opisie i komentarz swoim nickiem z Instagrama pod filmem, który masz w opisie, a wyniki na YouTube i Twitchu na live, więc zapisujcie się, żeby zgarnąć fajne skiny, a my lecimy. Pierwsze co ważne, jak wiecie, Fortnite dał ostatnio mega dużo skinów LEGO do serii Icon i te skiny powróciły i taki skin LEGO podobno również miał otrzymać Travis Scott, który wyglądałby następująco. Skin wygląda mega ciekawie i gracze mega się nahypowali, że wtedy Travis mógłby znowu powrócić, było to na Twitterze i taką informację podał chyba nawet Hypix i było to coś mega mocnego, bo gracze zaczęli pytać się Kamstar, czy to faktycznie prawda, że ten skin będzie przyznany graczom i jak to dokładnie wygląda. Żebyście mieli całość tej sytuacji, to Fortnite po prostu ostatnio skinom z serii Icon, na przykład youtuberów i streamerów, przyznał po prostu darmowe skiny LEGO, czyli każdy gracz, który ma skiny jak na przykład Lachlan, Buga czy parę innych skinów, otrzyma również wersję LEGO i Fortnite coraz więcej takich skinów LEGO przygotowuje. I co się okazało? Te skiny w sumie na drugi dzień weszły do sklepu Fortnite, więc gracze zaczęli rozkminiać, czy jeśli Travis otrzymałby ten również styl LEGO, to czy też wróciłby teraz do Fortnite'a i już wam mówię o co chodzi, bo na Twitterze zrobiło to mega dużo wyświetleń. W skrócie, skin Travisa LEGO wyglądałby naprawdę ciekawie i skin faktycznie wygląda mega podobnie do tego, jak mógłby wyglądać w Fortnite, ale jest jeden problem, że ten skin nie trafi do Fortnite'a. Dlaczego? Pomimo, że skin faktycznie wygląda jakby był totalnie z Fortnite'a i byłby gotowy do wprowadzenia, niestety nie jest to prawdziwy skin LEGO Travisa. Okazuje się, że gracz, który wrzucił to na Twittera i zrobił mega dużą z tym furorę, po prostu wrzucił jakieś losowe zdjęcie Travisa LEGO, który był przygotowany kilka lat temu jako zwykła figurka, więc niestety Travis w tym momencie nie otrzyma skina LEGO. Jak to możliwe? No po prostu ktoś was baitował i ten profil sam później napisał, że był to po prostu fake, no i w sumie, że po prostu za niego przeprasza, no bo mega dużo ludzi się nabrało i faktycznie można było to też zweryfikować tym, że jeśli wpisaliście sobie w Google Travis Scott LEGO, to tą figurkę dało się znaleźć, no właśnie kilka lat temu, więc było to naprawdę fajnie przygotowane, aczkolwiek gość zbaitował w sumie większość Travisowych fanów i graczy Fortnite, bo dużo z moich widzów podsyłało mi to i pytało się, czy jest to prawda, także niestety nie jest to prawda i ten skin obecnie nie trafi do Fortnite'a. I jeszcze szybka informacja na temat Psycho Bandita. Jak wiecie, wczoraj nagrałem film, w którym zapytałem Epic Games, czy Psycho Bandita dalej się da zdobyć i jak wiecie, odpowiedź była, że faktycznie tak i że jest on za preorder gierki Borderlands 3 i gracze faktycznie tego skina otrzymywali, ale mamy tu jedną nieścisłość. Dlaczego? Bo wczoraj na live również ogłosiłem tą odpowiedź od Epica i faktycznie dużo widzów napisało mi, że ten preorder miała, ale część widzów i naprawdę chyba z 20 czy 30 osób napisało mi, że też dostało Psycho Bandita, ale nie posiada nawet tej gierki i byli to faktycznie zaufani widzowie. Więc jak naprawdę z tym jest? No właśnie teraz to już do końca nie wiadomo. Większość graczy mówi, że jednak Psycho Bandita otrzymała, czyli skina, którego nie było 1300 dni w Fortnite i który był w sumie zablokowanym skinem, no ale akurat mieli kupiony preorder kiedyś tam w Fortnite. A druga kwestia to, że niektórzy piszą, że właśnie tego skina też otrzymali, pomimo, że tej gry w ogóle nie mają. Jak to możliwe? Moim zdaniem jest to po prostu błąd i jeśli faktycznie ktoś dostał tego skina nie mając gierki, no to pewnie Epic Games się pomyliło, bo strasznie ostatnio dużo jest błędów w Fortnite. Ostatnimi błędami, jak wiecie, było też rozdawanie przez Fortnite na przykład skillopów Mintix, które faktycznie gdzieś tam się wyświetlały, że otrzymaliście, ale do waszej szafki nie trafiały, więc jest to trochę inaczej niż z Psycho Banditem, którego faktycznie gracze w szafkach mają. Ostatnim błędem było też usunięcie skinów ze sklepu Fortnite, czy na przykład zepsucie rank, dokładnie chyba wczoraj, gdzie nie dało się w sumie grać rankedów, żeby zyskiwać punkty, więc Fortnite obecnie ma mega dużo błędów i osobiście obstawiam, że jeśli ktoś dostał Psycho Bandita i nie ma tej gierki, to po prostu turbo szczęście. No i możecie napisać w komentarzach, czy tego skina udało wam się zgarnąć i niestety nie ma żadnej zależności, żebyście mogli coś teraz specjalnego zrobić i go otrzymać. Mam wrażenie, że jest to po prostu oparte na szczęściu i na jakimś błędzie, że niektórzy te skiny otrzymują. I również musicie wiedzieć, że do Fortnite'a prawdopodobnie nadejdą nowe kody na skiny. Jakiś czas temu jeden z leakerów ogłosił, że jeden ze sklepów potwierdził mu, iż będą nowe komiksy Marvela i prawdopodobnie w nich znajdziemy skiny. Jak ktoś nie wie o co chodzi, ostatnio skończyliśmy jedną z promocji Marvela, gdzie każdy gracz mógł zdobyć dwa skiny za pomocą kodów i masę fajnych przedmiotów, takich jak jakieś malowania, graffiti czy inne fajne przedmioty ekskluzywne. I tutaj podobno Marvel ma jeszcze w tym roku wydać nowe totalnie komiksy wraz z nowymi kodami. Wtedy każdy gracz, który chciałby na przykład sobie zdobyć jakiegoś skina z komiksów, musiałby po prostu kupić komiks, które często kosztują nawet po kilka tylko złotych i są dużo tańsze niż skiny w Fortnite. Wtedy wpisujecie ten kod na stronę
nazwane Fortnite Redeem i macie sobie zgarnąć fajne przedmioty, ale jak tylko te komiksy się pojawią, to zrobię pewnie dla was jakiś giveaway na te kody, bo zawsze coś takiego robimy i wy też będziecie mogli sobie to zgarnąć. Obecna data dokładna premiery nie jest niestety znana, ale niektórzy wskazują, że może być to pierwsza połowa tego roku. I powiedzmy sobie o odebraniu darmowych przedmiotów i skinów, jakie będzie mogli zrobić, i aż łącznie 5 skinów, no w sumie już czeka na was. Pierwsze co, będzie nowy event w Fortnite, który nadejdzie wraz z nową współpracą i jest już potwierdzony przez leakerów. Będzie to coś a la mini battle pass i będzie to nowa współpraca z żółwiami ninja, która będzie mega, ale to mega mocna. Dlaczego? Bo w niej otrzymamy cały tak naprawdę wygon w lobby i otrzymamy tam totalnie nową zakładkę. Będzie to coś na wzór prawdopodobnie małego karnetu bojowego, gdzie każdy gracz będzie mógł wykonywać zadania i zgarniać jakieś fajne prezenty. Do tego również trafi do gry wtedy nowy skin też z tej współpracy, a również do tego otrzymamy nową broń z tej współpracy, czyli z żółwiami ninja, jak i również nowe perki, które podobno zagoszczą znowu w Fortnite i powrócą do gry. Kolejny przedmiot, który możesz zdobyć, to będą to przedmioty FNCS i tu można będzie zdobyć skina, jak i również gwarantowane przedmioty dla każdego gracza za sam w sumie udział w tym wydarzeniu. Pierwsze co, gwarantowane nagrody będą to takie przedmioty jak plecaki, malowania, jakieś tam inne graffiti i takie ekrany wczytywania, czyli takie po prostu dodatki. Tutaj będziesz musiał oglądać turniej FNCS po prostu co tydzień i za każdy tydzień otrzymasz jeden z fajnych przedmiotów, które nigdy do Fortnite'a już nie wrócą. Żeby to zrobić, będziesz mógł to oglądać prawdopodobnie na Twitchu, na specjalnej stronie Fortnite'a Fortnite Competitive albo na trybie kreatywnym. Wtedy, jeśli będziesz to oglądał przedmioty, to po 30 minutach bądź godzinie trafią one na twoje konto i będziesz miał po prostu coś fajnego i rzadkiego, bo co sezon Epic coś takiego organizuje i nigdy to później już nie wraca, a do tego będzie można zdobyć skina, ale ze skinem już nie będzie tak łatwo. Skin będzie naprawdę ciekawy, bo obecnie poznaliśmy jego skina Lego i wygląda on następująco. Jest to taki czerwony ziomek zakapturzony, który może być podobny do skina Stash. Wygląda on dosyć ciekawie i oczywiście będzie się go dało kupić wraz z całym pakietem, na przykład z kodem SEIKAMSTAR za 800 V-dolców plus rzeczy do pakietu, aczkolwiek będzie można go zdobyć. No też za darmo będzie organizowany specjalny turniej Fortnite Community Cup, w którym ty też i każdy gracz będzie mógł wziąć udział. Wtedy musisz wbić odpowiednią ilość punktów, żeby tego skina zgarnąć i od razu po turnieju skin trafia na twoje konto kilka dni przed sprzedawaniem go, czyli masz przez kilka dni ekskluzywny przedmiot i prawdopodobnie tego skina, jeśli byście wygrali, byłby on wraz z całym pakietem, takim jak kilofy malowania i inne rzeczy. Kolejny przedmiot, który możesz już teraz odebrać, jest to skin poszukiwaczki Emily totalnie za 0 zł i każdy z was może to zrobić. Co trzeba uczynić? Pierwsze co, musisz zrobić sobie specjalne konto na serwisie Lego. Skin już niedługo może znikać, więc warto się pośpieszyć. Skina odblokujesz tak, że po zrobieniu konta na serwisie Lego łączysz to konto z twoim kontem Epic Games, czyli logujesz się po prostu kontem Lego na twoje konto Epic Games i następnie po połączeniu tych kont ten skin od razu pojawi się w Fortnite, a ty otrzymasz skina, który ma dwa style. Jest on naprawdę ciekawy i skin mógł być spokojnie w sklepie Fortnite, więc warto go szybko odebrać. Kolejny skin, który możesz zgarnąć, jest to specjalny skin, który możesz zdobyć poprzez granie w Fortnite. Tutaj jedne co trzeba zrobić, by zdobyć takiego fajnego skina pani wyścigówki z blond włosami, który wygląda naprawdę dobrze, to musisz wbić teraz do Fortnite'a i wbić na specjalny tryb wyścigowy do Fortnite'a. Wtedy wbijasz sobie jak najwyższą rangę, dokładnie Golda 1, i po wbiciu Golda 1 na trybie wyścigowym rankedowym w Fortnite'cie Epic od razu przyzna ci tego skina, więc warto sobie to zrobić, bo jest to giga proste i w sumie dużo czasu nie będziesz musiał na to poświęcić, a skin będzie naprawdę fajny i jest on totalnie za 0 zł i nic cię to nie kosztuje, jedynie wbijasz sobie rangę. Kolejny skin, który możesz zdobyć, musisz wbić teraz do Fortnite'a i zjechać sobie na sam dół sklepu. Tam znajdziesz pakiet za 0 zł i klikasz sobie na niego zakup i wtedy kupujesz go dokładnie za darmo i jest on przyznany na twoje konto. Pakiet zawiera przedmioty wraz ze skinem i żeby go odebrać, musisz zrobić specjalne zadania. Teraz po zdobyciu tego pakietu wbijasz sobie na tryb Lego i tam wykonujesz proste zadania. Można to odebrać naprawdę szybko i skin od razu po wykonaniu zadań będzie również dodany na twoje konto Fortnite, więc masz fajny kolejny pakiet, no właśnie z przedmiotami. Kolejny pakiet, który możesz zdobyć, jest to specjalny ziomeczek, który jest taki mega kolorowy i wygląda naprawdę dobrze, aczkolwiek tutaj już promocja jest nieco ograniczona. Faktycznie można go zdobyć za 0 zł i jest to skin dla posiadaczy PlayStation. Tutaj trzeba wbić po prostu z twojego PlayStation na Epic Games Store'a i następnie zjeżdżasz sobie na PlayStation Store na zakładkę Fortnite i szukasz takiego pakietu z tym kolorowym ziomeczkiem. Teraz kupujesz go za 0 zł i od razu
razu trafia on na twoje konto. Żeby go kupić, musisz mieć jedynie PlayStation Plus i następnie masz go od razu do gry. I co fajne jest to, że skin również współdzieli się na inne platformy, co oznacza, że jeśli masz na przykład w domu PlayStation, to możesz sobie go odebrać na PlayStation, połączyć konto z komputerem, Xboxem, Nintendo czy jaką platformą tylko chcesz i grać tym skinem na każdej dowolnej platformie, więc jest to giga mocne, no bo masz w sumie darmowego skina. I są to wszystkie skiny i przedmioty, jakie możesz teraz zdobyć. Pomogłem ci, łapeczka w górę, subik, kodzik, sejkam w sklepie i wbijaj na poprzednie filmy na tym kanale i codzienne streamy na YouTube i Twitchu. Trzymajcie się, cześć!